Minął tydzień. Podsumowując tydzień, a dokładnie sytuację na drogach, od początku roku w naszym powiecie doszło do 4 wypadków drogowych. Panująca obecnie aura pogodowa sprawia, że warunki na drodze ciągle się zmieniają. Musimy pamiętać, że często są po prostu zdradliwe i niebezpieczne. O tym przekonała się 41-letnia kierująca pojazdem osobowym marki Peugeot, która jechała drogą krajową numer 11 w kierunku Lotynia. Kobieta, znajdując się na prostym odcinku drogi, z niewyjaśnionych przyczyn nagle straciła panowanie nad swoim pojazdem, w wyniku czego zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. Kobieta w chwili zdarzenia była trzeźwa. Kierująca w wyniku uderzenia doznała złamania ręki. Została przetransportowana do szczecineckiego szpitala. Cały czas podkreślam, że okres zimowy niestety jest najtrudniejszym czasem. Zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych. Dlatego ponownie apelujemy do wszystkich kierujących o rozważną i ostrożną jazdę, o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, a co najważniejsze, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności właśnie w rejonach przejść dla pieszych. Natomiast pieszych, dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa, prosimy o korzystanie z elementów odblaskowych, ponieważ dzięki odblaskom jesteśmy po prostu widoczni. Chciałabym również podkreślić, że w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców szczecineccy policjanci cyklicznie przeprowadzają działania prewencyjne ukierunkowane właśnie na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Taką akcję w miniony piątek przeprowadzono na terenie Szczecinka. Podczas tych działań mundurowi skupiali się przede wszystkim na błędach popełnianych przez pieszych, jak również rowerzystów. Wszystkich przyłapanych na gorącym uczynku policjanci uświadamiali o konsekwencjach nieprzestrzegania podstawowych przepisów ruchu drogowego. Policjanci w trakcie tej akcji i prowadzonych działań wręczali również pieszym i rowerzystom elementy odblaskowe. Należy pamiętać, że widoczność na drodze jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa. Minął tydzień. Tydzień dosyć pracowity. 128 interwencji podjętych w stosunku do 99 osób. Z tych interwencji 74 zgłosili mieszkańcy telefonicznie. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 20 zdarzeń, z czego w 15 przypadkach interwencję podejmowali sami strażnicy miejscy. Pozostałe natomiast zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb zostały im przekazane do realizacji. Z interwencji, o których warto powiedzieć, między innymi 5 lutego 20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie do mężczyzny, który leżał na ulicy Kopernika. Na miejscu zastano kompletnie upojonego alkoholem mężczyznę, który nie kontaktował. Na podstawie dowodu osobistego znalezionego przy nim ustalono jego adres. Zawieziono go tam, jednak nikogo w mieszkaniu nie było, w związku z czym nie można było go w takim stanie zostawić. I tutaj przepychanka w sprawie pozostawienia go gdzieś pod opieką. W końcu zawieziono go do szpitala, gdzie pozostał na oddziale ratunkowym, jednak już do wyjęcia jego z radiowozu strażnicy musieli wezwać policjantów, żeby pomogli go wyciągnąć, położyć na, posadzić na wózek i za pomocą tego wózka zawieźć do na oddział ratunkowy. 7 lutego godzina 12:20 dyżurny Straży Miejskiej dostał telefoniczne zgłoszenie o mężczyźnie, który na ulicy Brzegowej wjechał w słupki oddzielające ścieżkę rowerową od jezdni. Na miejscu zastano tam kierującego samochodem kurierskim, jednej z firmy kurierskiej, który nie wiadomo z jakich przyczyn prawdopodobnie nie zauważył albo zagapił. Wjechał w słupki oddzielające jezdnię od ścieżki rowerowej i zawisł na nich po prostu. Mieszkańcy okolicznych domów pomogli naciąć słupki, żeby można było go zepchnąć stamtąd. Chociaż na miejsce został wezwany patrol policji.
gdyż no, uderzając te słupki, mężczyzna spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a to wykroczenie pozostaje w kompetencjach policji. 7 lutego 21.20 strażnicy patrolując ulicę Warcisława IV zauważyli duże zadymienie na ulicy. W pewnym momencie doszli do budynku, z którego wydobywał się dym, a następnie ogień z komina. Zanim dojechała straż pożarna, która została przez strażników powiadomiona w mieszkaniu, w tym domu powiadomiono mieszkańców, którzy nie byli świadomi, jak sytuacja wygląda. Straż zagasiła pożar, natomiast przy okazji również dokonano kontroli kotłowni przydomowej, jednak nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 8 lutego, godzina 20, interwencja w jednej z placówek wychowawczych, gdzie nieletnia wychowanka znajdowała się pod wpływem alkoholu. Nieletnią pozostawiono pod opieką wychowawców tejże placówki. 9 lutego, 23.05 na ulicy 1 Maja operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę, który rozklejał na różnego rodzaju latarniach, znakach drogowych, skrzynkach elektrycznych ulotki o możliwości uzyskania szybkich pożyczek. Mężczyzna ten został wylegitymowany, pouczony o tym, iż zostanie na niego skierowany wniosek o ukaranie za rozlepianie ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Następnie koło godziny 20.30 ponownie złapano go na, jak rozklejał ulotki na ulicy Jana Pawła II, Placu Wolności, 1 Maja. Oczywiście dwa wnioski o ukaranie trafią do sądu. 9 lutego 15.10 w parku miejskim na ławce przy tak zwanej plaży wojskowy operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę, który dopuszczał się nieobyczajnego wybryku, a mianowicie przy pomocy takiego gadżetu erotycznego masturbował się tam. Mężczyzna został przez strażników wylegitymowany, ukarany mandatem karnym za wykroczenie polegające na nieobyczajnym wybryku. 10 lutego około godziny 14.05 patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec grupy młodych mężczyzn przy sklepie Tesco, którzy zakłócali tam spokój i porządek publiczny. Nawet podczas interwencji dwóch z nich szarpało się między sobą. Sprawa oczywiście będzie miała swój finał w sądzie. W ostatnim tygodniu kontynuowane były oczywiście czynności związane z obligowaniem właścicieli czy zarządców nieruchomości do uprzątania swoich terenów. Niestety nie mamy zimy, na co pewnie niektórzy liczyli. Śnieg nie zasłonił strat śmieci, w związku z czym należy to posprzątać. Strażnicy pomogli również uruchomić 16 samochodów. Do schroniska dla zwierząt zostały przekazane 4 psy, natomiast 10 lutego zabezpieczaliśmy imprezę biegową pod nazwą Zimowy Kres Bociana, który systematycznie odbywa się na terenach Nadleśnictwa Czarnobor. Także to były takie zdarzenia, o których warto powiedzieć z ostatniego tygodnia. Dziękuję bardzo. Minął tydzień. Dzień dobry, witam Państwa. W miniony tygodniu likwidowaliśmy 18 zdarzeń, 10 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń. I tak 6 lutego usuwanie plamy oleju w miejscowości Grzmiąca. 8 monitorowanie składu powietrza w Szczecinku przy ulicy Lwowskiej. 9 3 zdarzenia, usuwanie podtopienia w budynku w miejscowości Krągi, zadymienie mieszkania w Szczecinku ulica Kościuszki i monitorowanie składu powietrza w Szczecinku przy ulicy Wodociągowej i usunięcie powalonego drzewa miejscowość Stary Chwalim. 10 kolizja drogowa na trasie, na drodze krajowej numer 11 przy miejscowości Turowo i 11 plama płynów poeksploatacyjnych na skrzyżowaniu na ulicy Naurutowicza z ulicą Kaszubską. Jeżeli chodzi o pożary, to 5 lutego 4 pożary, pożar sadzy w miejscowości Chwalimki, pożar sadzy Gwdamała, pożar sadzy Chwalimki, drugie zdarzenie i pożar samochodu osobowego na trasie Białowąs-Sulikowo.
6 dwa zdarzenia, pożar samochodu osobowego na trasie Sulikowo-Białowąz i pożar śmietnika w Szczecinku przy ulicy Cieślaka. 7 pożar sadzy w przewodzie kominowym Szczecinek ulica przy ulicy Warcisława 4. 8 pożar sadzy w przewodzie kominowym miejscowość Krosino przy ulicy Spacerowej i 9 pożar śmietnika w miejscowości Łubowo przy ulicy Polnej. 10 lutego pożar sadzy w przewodzie miejscowości Parsencko.